Ojcze Piotrze, ale ja widzę, że to są dzieci takie, no, w różnym wieku. Podrosły już, podrosły. W różnym wieku. Są takie jeszcze bardzo młode. Tam widzę taki góralik mały i mała góralka, prawda? Pani nawet kiwa głową, że tak. Tacy maleńcy, ale są jeszcze więksi, starsi. To też dziecko. Wszyscy jesteśmy dziećmi Matki Bożej. Jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. I dlatego, no, pierwsze to wielka radość. Księże biskupie, Bóg zapłać za to, że ksiądz biskup jest z nami. Bóg zapłać za to. Normalnie to bylibyśmy na placu, prawda? A wszyscy się zmieścili, Ojcze Piotrze, czy nie? Są osoby przed kaplicą cudownego obrazu na dziedzińcu, ale dobrze nas słyszą. To dobrze, to pozdrawiamy was tym bardziej. Ci, którzy tu może mniej widzą, pozdrawiamy was też bardzo serdecznie i wszystkich tych, którzy łączą się, patrzą na ekran telewizyjny, czy słuchają w radiu, gdziekolwiek jesteście. Pozdrawiamy wszystkich, tak? Od Matki Bożej. I za was też modlimy się, patrzymy na obraz Matki Bożej i modlimy się. Ale kochani, ksiądz biskup parę dni temu miał imieniny. A co to są imieniny? Przypomnienie chrztu, prawda? Wspomnienie chrztu. I to nie było bez, nie byłby ksiądz biskup biskupem, gdyby nie miał chrztu. Tak się wszystko zaczyna. Wszyscy jesteście ochrzczeni, czy nie? Naprawdę, podnieście rękę, kto ochrzczony. A teraz, kto nieochrzczony podnosi rękę? Nie widzę. Dobrze. Czyli wszyscy możemy iść dalej teraz, już teraz dalej. A kto już był do Komunii Świętej Pierwszej? Pięknie. Ale widzę, że ci starsi jeszcze nie, te starsze dzieci nie byli. No bo nie podniósł ręki. Tak. A kto był już bierzmowany? Tylko was tylu było bierzmowanych? Ci mężczyźni nie byli bierzmowani? To was trzeba przebierzmować. Tak, bierzmować. Wszystkie sakramenty są bardzo ważne, bo bez sakramentów nie pójdziemy do nieba. Pan Jezus tak chciał nas mieć wszystkich w niebie i dlatego. Ale ksiądz biskup ma jeszcze kapłaństwo i taki piękny jubileusz na piątkę. Jubileusz, tak czy nie? Na piątkę, a może nawet na dwie piątki ksiądz biskup jest. A kto jest z was na piątkę? Wy na szóstki jesteście, nie? Tego wam życzę, żebyście byli na szóstki, ale też przed Panem Jezusem. Za księdza biskupa będziemy się modlić, prawda? Tak czy nie? Kochamy księdza biskupa? A słabo kochacie. Tak czy nie? No, właśnie. Ale nie byłoby tych podwórkowych kółek różańcowych bez Madzi. Patrzcie się, tu jest Madzia. Nie widzicie jej, no ale jak ją pokazać? Kto by ją dźwignął, prawda? Ale widzieliście już ją nieraz, zawsze widać ją też, ojcze, w programie telewizyjnym, tak czy nie? No, a kto ogląda Kropelkę Radości w telewizji? O, wy gałgany. A kiedy jest Kropelka Radości w telewizji? W jaki dzień? Sobota, godzina 11. O której? Wieczorem w pół do 8. To góralki małe, już wiecie teraz? I tam są bardzo ciekawy program. Ty oglądasz czasem, nie? Nie? No wiecie co? To wy jest... Co wy za gałgany? No, to trzeba się poprawić. I Madzie też wtedy zobaczycie. Tak, to jest to. Ale jeszcze jedna sprawa bardzo ważna. Te podwórkowe kółka różańcowe zaczęły się z Madzią, prawda Madziu? Tak się zaczęły, bo chodziło o Fatimę. Matka Boża objawiła się w Fatimie i Madzia o tym mówiła. I objawiła się małym dzieciom. Hiacyncie, ile ona miała lat? 6. A Franek ile miał? 9. A Łucja ile? 10. No właśnie. I Matka Boża do nich mówiła, mówcie ludziom, żeby się nawrócili.
bo jak nie, będzie strasznie. Kto czytał o Fatimie? Już rękę do góry. Kto wie coś o Fatimie? Ale nic nie oszukiwać. A kto jeszcze? A słuchajcie, takie książeczki są. To te dzieci większe, czyli rodziców prosimy, żebyście postarali się i dzieciom powiedzieć, nie tylko tym tutaj, ale w całej Polsce i w świecie, powiedzieć o Fatimie. Matka Boża chce wszystkie dzieci mieć jak tamte dzieci. I wy prosimy was tu od Matki Bożej i ona prosi was. Módlcie się codziennie 1/10 różańca, także o nawrócenie wszystkich, wszystkich, żeby wszyscy poszli do nieba i o nawrócenie w Polsce, bo w Polsce też ten diabeł szaleje. Tak, coś strasznego, jak teraz szaleje, to widać przecież. To widać, jakie to, jak przeciwko rodzinie, przeciwko człowiekowi, jak takie diabelskie grzechy, oni mówią, że to jest normalne. To jest straszne. Gdzie pójdą tacy? Do nieba? No gdzie? To wy nic nie wiecie? Gdzie pójdą? No jak się nie nawrócą, to pójdą do piekła, no. Trzeba się nawrócić. I dlatego modlimy się o to i o to was bardzo proszę. Od Matki Bożej. Matka Boża nas dzisiaj tu zaprosiła. Księże biskupie, Bóg zapłać. Ojcu Piotrowi Bóg zapłać też. Dziękujemy mu czy nie? A który to jest? Który to jest? Pokażcie. Nawet nie wiecie, który to jest. Ale wy jesteście nieposolone. No który to jest? To jest ten w tym białym, to jest ta w tym białym welonie? Nie, dobrze. Bóg zapłać, niech was Pan Jezus błogosławi. Ksiądz biskup dalej prowadzi, on tam się Matce Bożej. I alleluja i? Alleluja i? Do roboty modlimy się o nawrócenie wszystkich grzeszników, żeby nikt nie szedł do piekła. O nawrócenie w Polsce też, żeby nikt nie szedł do piekła. Żeby ten diabeł, który mówi takie złe rzeczy i posługuje się ludźmi, żeby odszedł z Polski. Bo to nie ma żartów. Bo inaczej piekło, a my chcemy niebo, Matko Boże.